Radio Pryzma. Para, pa, para, pa, para, pa, Radio Pryzma. Buch Travel. Hola, buenas noches. Witamy Was serdecznie w Radio Pryzmat. Dzisiejszym tematem będzie odkrywanie różnic kulturowych pomiędzy Hiszpanią a Polską. Poznamy to z perspektywy naszych ekspertek, które są żonami Hiszpanów. Witam Was serdecznie. Naszym gościem jest Anna Orlak, która prowadzi profil Ania Abla Castellano oraz Oliwia Kurowska, która prowadzi profil Kierunek Hiszpania. Dowiemy się, czy to prawda, że Hiszpanie są dobrymi kucharzami oraz obalimy wszelkie stereotypy. Zobaczymy tą prawdziwą mentalność z perspektywy Polek. Witam Was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Julia Kasperkiewicz. Witam serdecznie. Ja nazywam się Oliwia i łączę się z Wami z małej i bardzo malowniczej miejscowości na południu Andaluzji, która nazywa się Posalcon. A Ania, w jakim rodzinie Hiszpanii mieszkasz? Cześć wszystkim, dziękuję za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Ja akurat z samej północy nadaję, czyli z Asturias. Akurat z miasta, bo mieszkamy w Oviedo. To będziemy właśnie widzieć perspektywy północy i południa, więc bardzo dobrze, zobaczymy dwie różne strony. Jakie są różnice kulturowe między Polską a Hiszpanią? Zarówno właśnie pod względem mentalnością, temperamentem, stylem życia Polaków i Hiszpanów. Tak, jedna taka rzecz mi zawsze przychodzi do głowy, szczególnie teraz mnie tak bardzo uderza, jak przyjeżdżamy do Polski, że w Polsce ludzie się tak bardzo nie uśmiechają, że jak wychodzę na zewnątrz, to jest zawsze jakoś tak smutno, szaro, a tutaj Hiszpanie bardzo lubią przebywać na zewnątrz i nieważne, czy to jest północ, południe, środek Hiszpanii, wyspa. U nas może troszeczkę mniej, no bo jednak tutaj więcej pada, ale mimo wszystko widać, że Hiszpanie bardzo lubią takie właśnie życie towarzyskie, które się odbywa na zewnątrz. Tak, ja zgadzam się zdecydowanie z Anią. Ludzie są zdecydowanie bardziej uśmiechnięci. Mam wrażenie, że też bardziej tacy otwarci. I dla mnie też to, co rzuciło mi się w oczy, jak przyjechałam, że ten styl życia jest taki wolniejszy. W sensie mam wrażenie, że w Polsce wszyscy biegają, wszyscy są w ruchu. A tutaj mam wrażenie, że Hiszpanie bardziej tak na luzie właśnie podchodzą do tego życia i ten czas płynie odrobinę wolniej. A to jeszcze tylko dodam jedną rzecz, bo mam troszeczkę inne doświadczenie z samego początku mojego pobytu, bo ja najpierw przyjechałam do Madrytu. I Madryt to jest naprawdę bardzo zabiegane miasto. I ja byłam w szoku, jak wiele osób tam jest zestresowanych, jak wiele osób w ogóle obgryza paznokcie ze stresu. Ja po prostu mnie to bardzo zdziwiło. Natomiast na północy Hiszpanii jest już wolniej, jest spokojniej. Widać, że stolica to stolica. Też ta właśnie można powiedzieć słynna maniana, czyli odkładanie wszystkiego na jutro. I też Hiszpanie znani są ze swojego spóźniania się. Jej, ale powiem Wam szczerze, że według mnie to jest ogromny stereotyp z tym spóźnianiem się Hiszpanów. Nie wiem, czy Ania powie to sama, natomiast ja byłam w szoku, że to nie jest prawda, bo z iloma osobami się umówiłam, to ja byłam zawsze spóźniona i to zawsze ja dostawałam reprymendy, że dlaczego ja się spóźniam. Także wydaje mi się, że to jest jeden ze stereotypów, który chciałabym obalić. To znaczy na pewno są osoby, które się spóźniają, to na bank, jak wszędzie. Ale jeżeli chodzi o takie usługi, nie wiem, na przykład pójście do lekarza, czy szkoły, czy zajęcia, to w ogóle nie zauważyłam różnicy w moim życiu w Polsce i w Hiszpanii, czyli jest właściwie dokładnie tak samo. Też mi się, jeżeli mogę dodać, właśnie z tym, co mówisz, Ania, ja mieszkam w wiosce i powiem Wam szczerze, że spotkałam się ze spóźnianiem do pracy. W sensie ja przychodzę sobie do jakiegoś urzędu i no pani na przykład je śniadanie o 10:30, ja muszę zaczekać na nią, pomimo tego, że miałam umówioną wizytę na 10:30. Także chyba tutaj taka różnica między miastem a wsią hiszpańską, myślę, że te różnice są. Być może w niektórych sprawach oczywiście tak, maniana, no zrobię to jutro, być może tak, natomiast mam wrażenie, że ten stereotyp leniwych Hiszpanów bierze się od
takiego właśnie troszkę wolniejszego rytmu życia i od tak zwanej siesty popołudniowej, która oczywiście wbrew pozorom nie jest czasem przeznaczonym na spanie, jak się niektórym może wydawać, tylko na zjedzenie coś, na odpoczynek. Dużo Hiszpanów też mi mówi, że generalnie tutaj, głównie w Andaluzji, na przykład w lecie, kiedy no, jakby godziny najwyższej temperatury, to są właśnie godziny tak między 2 a 5, to też jest ten czas, żeby troszkę odpocząć od tego upału, więc według mnie kolejny stereotyp. To teraz właśnie przejdziemy do kolejnego, czy to będzie właśnie stereotyp, czy fakt, że Hiszpanie lepiej gotują niż Polacy i częściej właśnie umią jako mężczyźni gotować. Mój mąż gotuje bardzo dobrze, tak powiem. Tortilla de patatas, jego roboty, to jest najlepsze, jaką jadłam. No, no przepraszam, w jednym barze była lepsza, ale to raz tylko mi się zdarzyło. Tak, i zawsze jak coś u mojej rodziny polskiej gotuję, to też to jest zawsze hit. Chociaż trzeba przyznać, że dla Hiszpanów jedzenie jest bardzo ważne. I wielu Hiszpanów też mówi, że jeżeli jadą za granicę, to najbardziej zawsze tęsknią w tej kolejności za jedzeniem i za słońcem. Teraz przejdziemy do badań naukowych. Artykuł Kulturowe uwarunkowania komunikacji polsko-hiszpańskiej na podstawie doświadczeń imigrantów z Hiszpanii mieszkających w Polsce Uniwersytetu Wrocławskiego. I tu powiem o tych kwestiach, co sądzą Hiszpanie o Polkach. I jestem ciekawa waszych opinii. Są egzotyczne, zupełnie inne niż Hiszpanki. Wydają się takie urocze i miłe, są takie piękne, mają wartości. Są bardziej tradycyjne, wyglądają jak księżniczki, są sympatyczne, dobrze potrafią język angielski, są słodkie, lubią dostawać komplementy, a są zupełnym przeciwieństwem Hiszpanek, które są bardzo pewne siebie i mają ostry wyraz twarzy. Jak to wygląda? Co możecie na ten temat powiedzieć? Mnie się wydaje, że Hiszpanie lubią blondynki, to faktycznie, że to jest taki egzotyzm, bo po prostu oni tego nie mają. Są też Hiszpanki blondynki, natomiast jest to zdecydowana mniejszość, więc to rozumiem. Pytałam się mojego męża, co sądzi, bo akurat bycie blondynką czy bycie egzotyczną, no to no nie mój przykład, niestety. Ale on mówił, że ma wrażenie, że Polki są bardziej wierne niż Hiszpanki na przykład. I tam jeszcze było, że Hiszpanki mają taki ostry wyraz twarzy. Moim zdaniem Hiszpanki są dużo głośniejsze, że są takie bardziej temperamentne. O. Tak, jeżeli chodzi o mnie, mój mąż zawsze mówił, że to, czy się z blondynką czy brunetką jakoś niezbyt wpływało na to, bardziej oczywiście chodzi o całokształt, czyli prawda, czyli jeżeli chodzi o rysy twarzy, zawsze słyszałam, że dziewczyny ze wschodu mają takie okrąglejsze buzie, właśnie bardziej przypominają lalki przez te delikatne rysy twarzy, więc tutaj bym się zgodziła. Natomiast są bardziej właśnie takie być może nastawione na rodzinę, natomiast Hiszpanki lubią zabawę, są temperamentne, więc zgadzam się. Czego Polak nie ma, co ma Hiszpan? Wydaje mi się, że to jest takie bardzo ciekawe pytanie. Nie wiem, czy miałyście okazję poznać wcześniej Polaków, żeby można było porównać to. I ja bym powiedziała, że mnie właśnie się w Hiszpanach podoba to, że oni nie mają takiego tradycyjnego podejścia. Ja nie wiem, jak to nazwać, w sensie, że kobieta w domu, do garów, do kuchni. Natomiast też to widzę po znajomych, że żaden Hiszpan nie ma takich oczekiwań, że kobieta to w domu zostanie, będzie dbała o dzieci, będzie gotowała. Jest taki większy szacunek do kobiet, jakby większe respektowanie naszych praw, moim zdaniem. Tak, zgadzam się. Ja też uwielbiam to, że rzeczywiście jest taki podział między dwoma osobami w związku, w sensie nie ma takich stricte kobiecych obowiązków i nie ma męskich, prawda? Wszystko robimy razem. To może teraz przejdziemy do tych różnic w mentalności pomiędzy regionami. Katalonia, Andaluzja, Walencja, Alicante, Madryt. Czy to też ma znaczenie? I też czytałam, że właśnie wychowanie Hiszpanów w domu ma też znaczenie na to, jak budują relacje. Tak, z tego co ja słyszałam, to w Andaluzji mówi się, że ludzie są bardziej głośni, bardziej leniwi. Natomiast oczywiście nawet w środku, wewnątrz Hiszpanii istnieje właśnie taki podział między Hiszpanami, prawda? Południa, z północy, z centrum, więc z tego co ja słyszałam, północ jest bardziej pracowita, bardziej taka na dystans,
że ludzie są nie tak bardzo być może otwarci jak Hiszpanie z południa. Im bardziej na północ, tym bardziej Hiszpanie są podobni do Polaków. No ale to są jednak ciągle Hiszpanie. Ciągle są głośni, ciągle uwielbiają jeść, ciągle uwielbiają spotykać się ze znajomymi. Madryt to jest zupełnie inny mikroświat. To jest zupełnie co innego, bo tam są ludzie z każdego zakątka świata praktycznie. To teraz przejdziemy do takiego ciekawego tematu. Czym jest ta magiczna trzydziestka? Ile mieli wasi mężowie, jak poznałyście ich lat? Mój miał 25, ja miałam 20. Mój miał 30 chyba, ja miałam 31, jeżeli dobrze pamiętam. No i faktycznie, no nie miał nikogo. Ja się zawsze bałam, że jak poznam już kogoś po 30, bo też weszłam z takiego związku, gdzie było wiele lat, że to już będzie albo po rozwodzie, albo czy, że coś będzie z nim nie tak. Ale jest w tym coś na pewno, że Hiszpanie wszystko zaczynają robić później. Bardzo widoczne jest to, jeżeli chodzi o posiadanie dzieci, że jakby wiele Hiszpanek na przykład przed 35 rokiem życia, to chyba nawet w ogóle nie myśli o tym, żeby mieć dziecko. Widzę bardzo dużo przykładów kobiet, które mają pierwsze dziecko, mają 40 lat. Ale to nie jest nawet aż tak bardzo związane z problemem zawarcia jakiejś takiej poważniejszej relacji, tylko z takiego cieszenia się życiem. Cieszymy się życiem, nawet jeżeli jesteśmy tylko dziewczyną, chłopakiem. Niekoniecznie ten ślub musimy brać, bo to też właściwie co to zmienia. I po prostu wolimy podróżować, mamy jeszcze na to czas, musimy mieć stabilną sytuację finansową, musimy przejrzeć to, co nasze i dopiero potem będziemy tak poważniej myśleć o zakładaniu rodziny. Tak, zdecydowanie tak jest. Też to zauważyłam, generalnie Hiszpanie te lata swoje, prawda, 20, czyli od 20 do 30 chcą bardziej poświęcić na, myślę, że na swój rozwój, na znalezienie dobrej pracy, żeby zapewnić sobie jakąś stabilność ekonomiczną. I jak już to osiągną, to myślę, że właśnie powyżej 30 lat zaczynają właśnie zakładać rodziny. Myślę, że jest to już taki bardzo dojrzały związek. Natomiast ile ludzi, tyle doświadczeń. To teraz właśnie przejdźmy do, jak się właśnie zrozumieć kulturowo w związku polsko-hiszpańskim. Czy były u was jakieś problemy na początku, że jednak byłyście z innych krajów niż wasi mężowie wcześniej, chłopaki? I jak oni poznali tą Polskę, że jednak są różnice w wielu kwestiach? Jak to wyglądało? Ja generalnie studiowałam i byłam przygotowana na te, że tak powiem, lekkie różnice kulturowe, ponieważ myślę, że to są generalnie błahostki. Ja podam taki mój przykład, w którym musieliśmy się zgrać z moim mężem. Jest to błahostka, a mianowicie chodzi o godzinę jedzenia kolacji, ponieważ ja jestem byłam przyzwyczajona do jedzenia kolacji w okolicy godziny 7-8, natomiast mój mąż 9-10, a bardzo lubimy jeść razem. I rzeczywiście musieliśmy dojść do kompromisu, więc myślę, że to była, z tego co pamiętam na razie, jedna taka sytuacja, gdzie rzeczywiście musieliśmy się tutaj trochę poprzestawiać. A właśnie ciekawi mnie, czy waszym marzeniem wcześniej było mieć Hiszpana, czy jak to się w ogóle pojawiło i jakie rady dałybyście osobom, które na przykład chciałyby znaleźć taką osobę i na co uważać właśnie przy wyborze tych osób, tak, jakieś znaki ostrzegawcze? Ja wam powiem, ja nigdy. Ja myślałam, może jakiś Anglik, bo ja studiowałam filologię angielską, więc tak sobie myślałam, może jakiś Anglik, może jakiś Francuz, bo francuski mi się zawsze podobał. Hiszpan nigdy, to wyszło bardzo przez przypadek, ale nie żałuję w ogóle. I ja bym na pewno zalecała właśnie unikanie takich miejsc jak kluby, jak dyskoteki, takie czerwone światła na zasadzie, jak mówi o koleżankach, jak mówię o innych kobietach, jak cię traktuje, musi mieć ten szacunek. Ja, u mnie bardzo jest podobna sytuacja, w sensie ja w ogóle nie byłam nawet otwarta na żaden związek, to po prostu tak bardzo wszystko spontanicznie wyszło i się zgodzę właśnie z Anią w kwestii, gdzie lepiej unikać, że powiem, mężczyzn, jeżeli szukamy związku poważnego, na pewno kluby, właśnie takie miejsca, gdzie raczej wiemy, że osoby są bardziej, żeby się lepiej bawić niż
po prostu szukać kogoś na stałe. I tu właśnie stawiamy przecinek. Naszymi ekspertkami były żony Hiszpanów Anna Orla, która prowadzi profil Ania Abla Castellano i Oliwia Kurowska, która prowadzi profil Kierunek Hiszpania. Dziękuję bardzo. Mi było bardzo miło. Dziękuję za zaproszenie. Ja również.